Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w podcaście Kultura Ruchu, gdzie dzielimy się z Wami wiedzą, naszymi przemyśleniami na temat ruchu, zdrowia i wszystkiego, co dookoła. Dzisiejszy temat, z, razem z Dominikiem, jaki poruszymy, to wydaje mi się, że wyjdziemy od słowa kluczu w tym podcaście, czyli od ruchu, a raczej jego integralności i tego, że może siła to nie wszystko. Bardzo ciekawy temat, jak tutaj usłyszeliście No i tak, jak to jest z tą integralnością Ja bym powiedział bardziej integracją ruchu Czyli koordynacją tak? Po pierwsze no, Bardzo często przychodzą osoby do mnie Silne, sprawne Które na no, równe już tam Można powiedzieć rzeczy Powzmacniały I one się tak uśmiechają Są zagubione trochę na, 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 na wspomnienie tego, że siła to wszystko Siła to bardzo dużo Siła to ogromny potencjał, ale znowu ja mówię, że siła na przykład to nie reaktywność. I o co tutaj chodzi? Osoby nieraz bardzo dobrze zbudowane, bardzo silne, we w pełnymi, z pełnymi zakresami ruchu, czyli nie mm -hmm. tylko zabetonowane, ale i można powiedzieć, bające o, o mobilność, czyli dla niektórych to już by było wszechstronne podejście: siła i mobilność. One na przykład w dynamice, to jest tak na dynamikę, gdzie mają wyhamować jakiś. Tak naprawdę pęd swojego ciała przez kończynę górną, przez rękę, co się przydaje w siatkówce, w tenisie, w skłoszu, teraz tak modnym, tam tego nie ma. Oni są mega silni, ale w dynamice wpadają w jakieś przyspieszenie końcowe, wpadają w łopatkę, a druga osoba obok, szczupła, wiele słabsza, ona o wiele lepiej to wyhamuje. Mhm. Ona o wiele lepiej, tak naprawdę, wytraci ten, ten pęd, czyli wygeneruje taką, bo bym powiedział, siłę reaktywną, bo to jest wytracanie pewnego, to, to jest też generowanie pewnego rodzaju siły w przeciwnym kierunku niż reakcja z podłożem, a zostawiam ją mechanikę. Tak, I tak, słuchajcie, siła maksymalna to nie wszystko. Musi być pewien tak, zasób siły, natomiast kiedy nie ma koordynacji, kiedy nie tak, ma reaktywności, kiedy nie ma integralności, czyli tego, że kuszoło goleniowe Biorą tak naprawdę w martwym 150 kg. Mhm. Natomiast kiedy zmieni się ustawienie miednicy, to, to okazuje się, że po 5 sekundach geometrii płaczą. No i dlaczego tak jest, Marek? No właśnie, myślę, że tutaj powinniśmy się zatrzymać, bo jak już być może słyszeliście w naszych rozmowach, my troszeczkę zachwiewamy pewne koncepcje. Oczywiście nie bagatelizujemy tego. Że siła jest ważna, tak jak Dominik powiedział, to jest pewien zasób, z którego musimy korzystać, ale muszą być też spełnione pewne kryteria w tym nieidealnym świecie. Otóż nie poruszamy się tylko w jednym, dwóch, trzech wektorach. Tych wektorów jest wiele, wykorzystujemy wiele różnych strategii ruchu i zbyt często w naszym środowisku skupiamy się tylko i wyłącznie na aparacie mięśniowym. Zapominając po prostu, zmieniając Troszeczkę tak ten paradygmat na myślenie bardziej segmentarne, jak na przykład właśnie jak, za, jak, 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 jak komunikacja pomiędzy na przykład łopatką, klatką piersiową, kością ramienia, jak, jak, czy one potrafią ze sobą współpracować. Oczywiście współpracują poprzez mięśnie i tylko, że właśnie taki siatkarz jak leci właśnie w tą piłę, to on niejednokrotnie w różnych ustawieniach atakuje tą piłkę. To nie jest zawsze jeden i ten sam wzorzec. Mm -hmm. Być może w każdym wzorcu może być inne ustawienie łopatki, inne ustawienie kości ramienna, inne, inne zgięcie, inny wyprost, inne ustawienie w rotacji. I teraz, jeżeli my tak naprawdę budujemy tylko i wyłącznie siłę w klasycznym ustawieniu, w takim wzorcowym, kwadratowym, no to znowu nie jak się to ma do życia. A poniekąd musimy budować siłę maksymalną w pewnych ramach, bo jeśli ja chcę wycisnąć w sposób bezpieczny pewien maksymalny ciężar, bo HP, tak. to muszę troszeczkę pójść do retrakcji depresji, otworzyć klatkę żeby mhm. tutaj nie zrobiło się ciasno. Tak, 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 bo tak. jeśli ja bym brał kilkadziesiąt kilo na y, zakrąglonych plecach, jeśli ja bym brał y, na, na opadce wysuniętej do przodu, kiedy nie mam mhm. zaadaptowanego tego aparatu, no to czyli zrobiłbym jedną serię tak, a drugą nagle tak, to okazałoby się, że tutaj coś się poprzeciążało. Wow. I teraz chodzi o to, żeby ciało miało możliwość do wygenerowania jakiejś siły, jakiejś aktywności, jakiejś no, jednostki motorycznej, jakiejś. Mhm a no tak naprawdę też później w dynamice reaktywności, kiedy łopatka będzie, czy odcinek piersiowy, odcinek lędźwiowy będzie w różnym ustawieniu, czyli kiedy będzie tak naprawdę troszeczkę w protrakcji, delikatne mm -hmm. napięcie, w retrakcji. No, Oczywiście, to. jeśli jest sytuacja podbramkowa, czyli jest jakiś problem kliniczny, czyli jest mm -hmm. tak naprawdę przeciążona jakaś kaletka, mówimy tutaj o takim postępowaniu też terapeutycznym, no to zaczynamy od tego, że ta kaletka się musi wyciszyć, więc tam mm -hmm. no to wszystko będzie na razie w warunkach takich można powiedzieć klasycznych, tak, tak, ale tak. później, kiedy już ten stan stanie wyciszony, to chodzi o to, żeby w równych ustawieniach to, to przećwiczyć. tak, tak samo jak ja achilles. Już już wiesz wielokrotnie nam się zdarzało, że praca w klasycznej osi nic nie dawała, a, a praca pod kątem troszkę do supinacji czy pronacji, nagle jakiś problem rozwiązywała. Rozumiem. Otóż to i pamiętajcie też jeszcze o bardzo jednej, ważnej rzeczy, bo tutaj. Yy... Dominik mówi już o sytuacji, że tam kaletka się zapaliła, że już coś powstało. Ale pamiętajcie, że ból jest także zjawiskiem po prostu alarmem w naszym ciele, jakby to załączyć. I teraz, jeżeli my się znajdziemy zmęczeni w nieprzewidzianych warunkach, ciało się może wystraszyć i także ten ból wygenerować, Ale to I... potem mamy diagnostykę obrazową, potem mamy lekarza. I musimy korzystać z tych diagnoz, że widzimy, czy tutaj jest zmiana strukturalna, mm -hmm. czyli jest jakaś zmiana w stoszku rotatorów, jak jesteśmy przy barku, w kalecce, wysięk, zapalenie, czy staw czy jest czyściutki, a i tak jest ból. Otóż to. A? Jeśli jest czyściutki, a jest ból, to znaczy, że ból jest jakiś rzutowany, niespecyficzny, funkcjonalny, czyli że ciało wysyła informację o potencjalnym zagrożeniu, które jest interpretowane jako ból. Mm -hmm. a tak naprawdę strukturalnie tam jest wszystko ok, tak no, jest często to. bardzo często hmm. więc... czyli to jest przepraszam, ból niespecyficzny tak zwany tak. więc zobaczcie, że e, dlatego też nas będzie interesować praca w bardzo niespecyficznych i wszechstronnych tak naprawdę wzorcach ruchowych czyli umówmy się, wyjdźmy z kwadratowych wzorców ruchowych, wejdźmy w we wszechstronne wzorce ruchowe i co tutaj też będzie kluczem przejdźmy sobie teraz na przykład na grupę kulszowo-goleniową, bo wielokrotnie, tak jak Dominik na początku podcastu wspomniał, ćwiczymy ją, ok, w martwych, albo Nordic. w nordikach, nie, ok, dwie super wersje, to trzeba robić, zgadzam się z tym niezmiernie. Natomiast warto by było dodać różne wariacje ćwiczeń na hamstring w różnych ustawieniach miednicy. W różnych ustawieniach rotacyjnych kości łudowej, mhm. e, pokombinować tego, e, w, pokombinować pracę różnych segmentów ogólnie e, okalających, tak? Bo to nie musi być tylko kość. E, kość udowa i miednica, ale też możemy myśleć o łańcuchach dalszych, tak? Możemy pomyśleć, co się u tej osoby wydarza jeszcze w odcinku piersiowym, czy też, czy też wyżej, bądź niżej po prostu, bo tutaj też jest bardzo ważny aspekt jeszcze nie tylko segmenty, ale też nawet na poziomie mięśniowym. My często ćwiczymy grupę kulszowo-goleniową, ale nie ćwiczymy jej wspólnie z mięśniami pod udzia. To raz. Dwa, to może być takie skakujące, że w ogóle po co mamy ćwiczyć te kulszowo-goleniowe w różnych ustawieniach miednicy. Mhm. Pytanie, czy y, kiedykolwiek ktoś ze słuchaczy tutaj sprawdzał. W neutralnym ustawieniu miednicy, kulszowo-goleniowe, siła niesamowita. Mhm. To można zrobić czy z zwykłym testem oporowym, tak, czy tak, w trakcie ćwiczenia. Albo tak, po prostu. Albo też w trakcie ćwiczenia, nie? Skalą, subiektywną skalą zmęczenia. Tak. Czy to może być skala Borga, Rir, Pir, co tam chcemy, XT. nie? Tak, <laughs> e, no ale Rir też się przyda, nie? E, Wyjście do góry, glut wióżuje nóż. I ktoś w neutralnym ustawieniu, może zamiar rozmawiać dwie minutki. Zmienimy mu na podwinięcie miednicy, to u każdego będzie, będzie, będzie inaczej, trzeba zaznaczyć. U każdego podwinięcie miednicy do, do tyłu pochylenia, doda mocy. fajnej pracy, mocy, koś osłabił, koś przodu pochylenie. Mm -hmm. Będzie działa podobnie. I teraz załóżmy: Trenujemy Nordic, trenujemy mhm. Martwy Ciąg, czyli mamy ustawienie neutralne miednicy, a później idziemy na narty. Co się dzieje? No, jest tyło pochylenie. Jesteśmy w zgięciu. Jesteśmy mhm. w pracy w zgięciu. A na nartach wiemy, że kolano musi być zabezpieczone przez kulsze ogoleniowe, ponieważ to jest mięsień, który wspiera tak no, odruchowo i w stabilizacji. Acela, niezadługo krzyżowe mm -hmm. przednie. Więc jeśli ten mięsień w pochodni miednicy nie funkcjonuje tak dobrze jak w neutralu, no to się okazuje, że ten ACL niekoniecznie może być aż tak wspierany, jakby mógł. Mm -hmm. I bardzo często, właśnie znowu z praktyki, się okazuje, że jak przychodzą osoby, które nawet miały gdzieś tam już lata temu tą rekonstrukcję i ćwiczą sobie aktywnie i tak dalej. No, to wciąż się okazuje, że tam są jakieś braki w tej nodze, mm -hmm. bo po prostu są wektory, w których ta siła nie została stricte zbudowana, nie została tam nie tylko siła zbudowana, ale też właśnie reaktywność, koordynacja. Mm -hmm. Więc mamy jakby dużo przestrzeni do zaopiekowania. I. Albo inaczej, może się to wydawać dużo, ale to nie jest tak naprawdę dużo, bo zobaczcie, w praktyce takiej nawet codziennej wielu sportów jesteście w stanie wychwycić, że tak naprawdę wszędzie będziemy potrzebować trochę zasobów koślawości, koślawości tak, troszeczkę zasobów bardziej rotacji zewnętrznej, czegoś albo czegoś. I teraz w każdy segment możemy sobie zobaczyć, jakie zasoby ma, gdzie kuleją, i gdzieś w tym treningu akcesoryjnym. Dlaczego tego nie dorzucić? Zawsze to będzie też jakaś nowość, to będzie ciekawe dla tego podopiecznego, czy też nawet dla starych wyjadaczy. Nagle się okazuje, że nagle mówią, kurde. Ja nie? to uwielbiam, słuchajcie, jak wiem, przychodzi do mnie na przykład trójboista, który ma w totalu, nie wiem, 700. Już hmm. To jest bardzo fajny wynik. I on tam znowu wchodzi w Bloodbridge'a jedno nóż, na jednej nodze, Możemy gadać dwie minuty. Kulturyści mają też podobnie. Tak. A ja nagle temu zmienię ustawienie mhm. i bardziej rozdzielimy pracę kulszowo goleniowych na półbłoniasty, półśienisty, czyli w rotacji wewnętrznej stawu mhm. kolanowego. I nagle okazuje się, że w tym ustawieniu po 8 sekundach zaczyna się robić ciężko drżenie, tak. przestajemy rozmawiać. No i tam czas budować tą tolerancję, której, której nie ma. I okazuje się, że później nie wiem, nagle biodro, które było jakieś takie dyskomfortowe w siadach, przy, przy ponad 200 nagle zaczyna lepiej funkcjonować. Rotacja wewnętrzna w stajbelowym no jest też y, troszeczkę sprawniejsza. I właśnie y, no, pierwsze, co mi przyszło na myśl, nie, że jakby ludzie nie zdają sobie sprawy i nagle zrobili jakieś ćwiczonko na przykład właśnie w rotacji w której nigdy tego nie robili a w jednym stawie im się otwarły nowy zakres ruchu przy okazji więc to też jest ludzie szukają jakiejś najlepszej metody na poprawienie mobilności rolują się 3 godziny zapominając po prostu o tym, że przez 5 sekund zrobienia izometrii tutaj w miejscu, które tak naprawdę Docelowo ograniczył tą mobilność ruchu, z racji tego, że ciało po prostu chciało zabezpieczyć teren. Mm. E, powoduje to, że po 5 sekundach ja mam otwarte o nawet x stopni tą mm. e, rotację w biodrze. No, więc też kluczowe jest, tak naprawdę, jak dojść do tego. Które miejsce trzeba jest pobudzić? Kluczowe, jak dojść, panie kolego. O, to oczywiście, panie Marku, panie Marku. Dobre pozornie jest takie też trudne. Jednak w pracy treningowej, terapeutycznej, jak dojść do, no znowu tej przyczyny, nie? Z inne koleżkami jakby pogadać, to tam się okazuje, że z tym nie jest tak prosto. A no bo to są równe przypadki. Pielwiastka zostaną... męskiego tam brakuje. Okej, okay, to zostaną. Marek, no to e e ewidentnie tutaj, nie wiem, czy z Magdą o tym gadałeś, pewnie gadałeś, nie? Oczywiście. Rano. Magdę Pardele pozdrawiamy. Przepraszam, teraz to już będzie... Pardela le... Kusaj. Pardela Kusaj, no no, już no, nie czyli, nie czyli już tak na, po, na, na pełną tak. Tak krasę, czyli pozdrawiamy Magdę. No ona by mogła ale poszartować ten... wciąż można. Tak, także. tak, tak. Ona mogła więcej na ten temat powiedzieć. No ale z tym dochodzeniem właśnie w takim razie no życiu bywa równie i tak samo w treningu czy też mm -hmm. terapii. Znalezienie tego miejsca, które odlokuje, no to to jest klucz. <laughs> to jest klucz. Patrzcie, już jest wieczorek i nam się dobre humorki udzielają, ale tu jest no woda. Tak, jest, I wracając jakby tak, do dochodzenia, jakby słowem kluczem jest zdecydowanie miejsce. Gdzie stymulujecie, więc ja zachęcam zawsze do szerszego wywiadu, bo to jest przestrzeń, gdzie ja widzę, że trenerzy i fizjoterapeuci nagminnie bagatelizują, nie? Bo to już ja się śmieję, że ile razy mogę gadać o tak kluczowym wywiadzie, o rozmawianiu o każdym segmencie, o wszystkim dokładnie z osobą, która do nas przychodzi, bo to jest kluczem do tego, gdzie was pokieruje, i wy, jeżeli tego nie wiecie, to nigdy nie znajdziecie tego magicznego segmentu, znaczy może znajdziecie, bo to tych segmentów też nie ma, nie ma ile, nie wiem, jak eksplorujecie ciało ze, ze swoim podopiecznym, <laughs> więc y, w zasadzie jeżeli jesteście dobrymi obserwatorami i widzicie, y, czego unika wasz podopieczny, jakich ruchów, jakich ruchów jest zabezpieczony, powiedzmy w cudzysłowie, no to automatycznie y, pokieruje was to różnymi segmentami y, do Takich miejsc priorytetowych. Natomiast, oprócz tego, no znowu też bez tego wywiadu, patrząc sobie na te segmenty, możecie prostą diagnostyką, która nie jest owiana żadną magią. Dodać po prostu wsparcia poprzez właśnie izometrię na danym segmencie i zobaczyć, co się dzieje na innym segmencie. Jeżeli to jest trening medyczny, dodać wsparcia w danych poszczególnych segmentach, choćby właśnie tą izometrią, czasami dotykiem, i zobaczyć, czy segment objęty bólem dyskomfortem, problemem, nie poprawia się. Bo to jest funkcjonalne najprostsze, czyli załóżmy na przykład rotacja, kieści, Izometria gdzieś tam w nodze, w skręconym dawną stawie skokowym, czy nawet nie patrząc w ogóle, słuchajcie na mm, dawne urazy, gdzieś to jest kluczowe, ale nawet takie obciążenia biomechaniczne, właśnie jeśli ktoś ma ograniczoną rotację wewnętrzną w stawie biodrowym, to czy izometria nawet na przywodnicy czy półmójstym półścini z tym nie nie, nie, pomoże, nie? Oczywiście zawsze primo to, to jest ten dawny uraz, ale czasem okazuje się, że, że tylko takie przeciążenia mechaniczne będą tak. istotne, zwłaszcza u osób które no, dźwigają dużo, nie, bo tam Bądź jest po prostu deficyty, deficyty w jakichś segmentach y, ciała, gdzie y, gdzie po prostu nie właśnie brakuje siły, reaktywności, kontroli y, czegokolwiek, a przez przypadek w życiu człowiek z, y, Znalazł się w takiej sytuacji, a nie innej, a nie miał tego, co potrzebował, mhm. żeby sobie poradzić z tą sytuacją. No i jakby zdarzyło się, jak, jak to się zdarzyło. Więc możemy mu pomagać, tak samo jak po prostu analizujemy stricte ruch, no to patrzymy, gdzie są deficyty i pracujemy tam, gdzie jak najwięcej rzeczy nam się poprawi. I możecie to w prosty sposób odkrywać. To nie jest właśnie, tak jak mówię, żadna magia. To nie jest nic czarującego. To są, można by było to nazwać coś w rodzaju testy, nie wiem, wsparcia, inhibicji. Znajdźmy jakąś naukową super nazwę i też będzie spoko, ale jest to dużo lepsze i skuteczniejsze, obiektywne, aniżeli po prostu robienie na pałę przysiadu z kijkiem nad głową i szukanie, do, doszukiwanie się tam czegoś. Czyli co? Po prostu no. obserwujemy, co jest ograniczone, gdzie się kompensuje, bo to też jest istotne, że przy jakimś ruchu gdzieś w ciele będzie widoczna kompensacja, mhm. i my za tym współruchem możemy iść, i często dojdziemy do, do, do fajnych właśnie miejsc, które nam, nam, nam pomogą nie? W, tych, w tych codziennych e, działaniach. No i, i co? Musi być metodyka do tego, tak? Musi być metodyka. My tę metodykę staramy się przekazać na, na kursie e, tak naprawdę trenera medycznego, gdzie wrzucamy e, po pierwsze, wiele ustawień. Idziemy sobie przez staw skokowy i pokazujemy też, że nie tylko jedna oś, ale oś wewnętrzna, zewnętrzna. No nie zawsze dla każdego będzie zewnętrzna najlepsza. Czasem dla kogoś wewnętrzna. No to można to oczywiście sprawdzić, słuchajcie. Później odpowiednie ustawienie w kolanie, później miednica, klatka. No i tak sobie idziemy przez, przez to ciało człowieka, no pokazując jak można do tego podejść. I to też jest genialne, jak czasem ktoś w testach, takim globalnym testem w ogóle na Znalezienie największych deficytów kontroli motorycznej, mhm. no to jest po prostu to, że ktoś staje na jednej nodze, zamyka oczy i jest w jakieś wychwianie. Czasem to wychwianie jest w stopie, czasem w rejonie brzucha i przywodziciela, czasem w ogóle ktoś stoi ok i nagle do tyłu albo na bok zaczyna uciekać. Mhm. No to wtedy to miejsce jest właśnie najsłabszym tutaj. Największym deficytem, najsłabszym ogniwem Jak ktoś zaczyna uciekać do tyłu nagle Bez żadnych wychwiań no To wiecie, może C0, C1, to Może przeciąg Jak kogoś tutaj buja, no to właśnie kor przywodziciele Czy tam flaczki no i, i tak możemy wiele testów, i globalnych i lokalnych też analiza chodu później lokalnie, izometria plus zakres ruchu sobie łączyć, żeby fajnie pracować z tym naszym klientem. Tak jak Dominik wspomniał, po to stworzyliśmy kurs trenera medycznego, żeby metodycznie ubrać to krok po kroku, żeby każdy mógł stworzyć swoją diagnostykę pod Klienta, który będzie najlepiej mu się korzystać na podstawie zrozumienia anatomii, fizjologii, biomechaniki i jakby środowiska podopiecznego, a później właśnie poprze poprzez y Metodykę wszechstronnych wzorców ruchowych, budowania tego, e, doprowadzić go do pełnej sprawności, komfortu życia i stworzyć najlepsze warunki do tego, żeby był szczęśliwym, spełnionym człowiekiem i poszedł do nieba. Mocne <grym zresuał> <grym> słowa, <zresuał> panie Marku. Słuchajcie, ja mam tutaj z takich ogłoszeń wrzucił jeszcze to, że do tej pory, jak patrzyliście na nasze poczynania, to mieliśmy kurs tren trenera, personalny trener medyczny, to był jeden kurs, tak? E Dwa weekendy i mieliśmy mniejsze kursy: optymalizacja ruchu, e sensomotoryka. Teraz również diagnostyka zaawansowana, czy też e tam terapia blizny. To było troszeczkę mniej, więcej kursów mniejszych. Teraz słuchajcie, troszeczkę to zmieniliśmy, mianowicie. Mamy teraz dwa duże kursy. Zrobiliśmy to tak właśnie po to, żeby to ułatwić Wam w przyswajaniu. Mamy tak naprawdę poziom pierwszy, czyli medyczny trening personalny, a później zaawansowany ten trening medyczny. I w treningu zaawansowanym zawiera się właśnie rozszerzona optymalizacja ruchu, zawiera się tak naprawdę. Koordynacja sensomotoryka zawiera się taka też rozszerzona, tak naprawdę ruchowa terapia blizny. Więc, jeśli ktoś u nas był kiedyś na, na trenerze medycznym, no to zapraszamy też na, na tą zaawansowaną część, ponieważ, jeśli ktoś kiedyś po, wiedział u nas, że na bliznę to trzeba znaleźć wektor i tak naprawdę zrobić to w X i pójść dalej, no to też te tematy troszkę od tej, mhm. od tej pory ro, rozwinęliśmy, dlatego, że w tamtym roku prowadziłem cały jeden dzień w ogóle z tej. Metodyki okazało się, że, że potrzebujemy to ubrać, jakby i tak jeszcze w całość żeby to było lepiej podane mm -hmm. i miało ręce i nogi. Więc zdecydowaliśmy się na taką, myślę, sporą zmianę. Tak. Przede wszystkim naszym kluczem jest stworzenie kompletnego systemu, który będzie metodycznie uczył, bo przekazywać wiedzę to jedno, fajnie, że się od nas uczycie, ale nam zależy na tym, żeby nauczyć Was wykorzystywać konkretne narzędzia, narzędzia. i stawiamy też na rozwinięcie przede wszystkim systemu edukacji, nie tylko przekazywania po prostu... Wiedzy i naszych doświadczeń, tylko tego, żebyście jak najlepiej się uczyli. W związku z tym rozdzieliliśmy te dwa kursy, i zaawansowany trener medyczny jest też e, dla tych osób, którzy są właśnie po trenerze e, medycznym, e, tym medycznym, personalnym. Natomiast mm, Tutaj kluczem już są osoby, które przychodzą najczęściej z bólem niespecyficznym, z różnymi dziwnymi, chronicznymi problemami, tak żebyśmy, żebyście zrozumieli trochę bardziej pracę autonomicznego układu nerwowego, żebyście zrozumieli jeszcze bardziej pracę z wszechstronnymi wzorcami ruchowymi, zrozumieli o co tak naprawdę chodzi w senso so sensomotoryce dokładnie i żebyście mogli też poznać trochę bardziej zaawansowaną diagnostykę stykę funkcjonalną z takim screeningiem, który też przyspieszy Wam pracę, jeżeli już będziecie mieli poukładane te rzeczy, które są na medycznym trenerze, więc tutaj zachęcam wszystkich, wszystkie osoby, które już były też u nas na kursie, bądź osoby, które teraz się decydują, żeby też, jeżeli chcą rozwinąć swoje kompetencje szerzej, to też, żeby sobie już myślały, że stawiamy na to, żeby wam stworzyć pewną fajną ścieżkę nauki, żeby to było łatwe, przejrzyste, żebyście się nie gubili w tym. No i oczywiście zawsze macie nas, my zawsze utrzymujemy kontakt, staramy się tworzyć tą społeczność i pomagać Wam też prowadzić osoby, które prowadzicie na bieżąco, bo kontaktować się ze mną czy z Dominikiem możecie w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy się nagrać na wideo, na Instagramie. My nie znikamy na razie z tego świata, więc nawet mamy i... taką nadzieję. <laughs> ja słuchajcie, bardzo nas Was tylko o wiadomości tekstowe, głosówek mi jest osobiście ciężej. Odwleka się to odleka na pewno w czasie, żeby, żeby, tak. żeby odpowiedzieć. Mhm. No i też łatwiej nam się komunikuje z osobami po naszych kursach, bo jednak nomenklatura, którą my używamy na co dzień, to jedno, a dwa to mamy pewność, że od razu przedstawicie nam pewne ważne dla nas czynniki i pokażecie nam kroki, a my będziemy mogli łatwo Wam zaimplementować jakieś narzędzie, które poznacie na kursie. Więc w zasadzie chyba. Tyle co do ogłoszeń parafialnych. Mam nadzieję, że widzimy się na kursie. Oczywiście, jeżeli macie też czasami powiedzmy jakiś tam temat finansowy, no to możecie odezwać się na Priwa. Kurs możemy rozłożyć na raty. Także słuchajcie, nie ma przeszkód, warto się rozwijać, a no, warto ale... się rozwijać, bo no, nas z markiem tak naprawdę. No słuchajcie, rozwój zaprowadził w miejsce, z którego no, ja jestem bardzo zadowolony, tak? tak Nie w sensie. Jest pięknie, jest, jest, jest ok. Ja tu wyciągnąłem telefon Marek, żeby od razu powiedzieć daty, no bo co, mamy rok 2024 i w marcu mamy, słuchajcie, w marcu tego roku, niedługo, 15-17 marca i 22-24 marca. To jest Dokładnie tak. trening medyczny, personalny, a później zaawansowany mamy kiedy? Zaawansowany mamy w kwietniu, 20, 21. I 27 28 kwietnia. Także słuchajcie, koło 20 każdego <laughs> miesiąca marca i kwietnia. No, mam nadzieję, że się zobaczymy. Dzieje się więc akademia.mówterapii.pl Wbijajcie, piszcie maila wiadomości, ale przede wszystkim udostępnijcie ten podcast, jeżeli Wam się podoba taka tematyka, czy też merytoryka, czy też żarciki, czasami może suche, ale... ale czy to ważne. <laughs> ważne Dobrego. <że> <laughs> Trzymajcie <laughs> się. Cześć. Cześć.